Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest środa, 15 kwietnia. Cytując powtarzający się tweet Wojtka Szackiego, na niecałe 25 dni przed 10 maja nie wiemy, kiedy będą wybory prezydenckie i na podstawie jakich przepisów będą przeprowadzone. To trochę utrudnia nam rozmowę na temat nadchodzących wyborów. Dlatego do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Wojtka i Ryszarda Łuczyna, którzy wyzwań się nie boją. Panowie, przygotowałem sobie 4 pytania, które mnie osobiście nurtują. Zacząłbym może od pierwszego, czyli... Chciałem z ciebie zapytać, Ryszard, o kampanię wyborczą, która przeniosła się do internetu i tam trwa. Chciałem się ciebie zapytać, kto ją wygrywa. Gdy spojrzeć na taki szerszy plan, to w zasadzie można powiedzieć nieco przewrotnie, że przegrywają ją wszyscy. Dlatego, że mamy do czynienia z ogólnym wzrostem popytu na informacje. Wszystkie najważniejsze polskie portale internetowe zanotowały znaczny wzrost liczby użytkowników. Portale informacyjne, dzienniki telewizyjne zanotowały znaczny wzrost oglądalności. Natomiast informacje na temat wszystkich kandydatów w sieci przebijają się słabiej. Najmniejsze spadki zasięgów na temat kandydatów to Krzysztof Bosak i Szymon Hołownia. Zasięgi informacji na ich temat spadły o mniej więcej 20% i to są dobre wyniki. Najgorszy wynik odnotowuje Małgorzata Kidawa-Błońska, której zasięgi spadły o ponad połowę. Natomiast jeśli odbijemy się trochę od tego obrazu, że wszystkim spadło, to możemy spojrzeć na to, komu spadło właśnie najmniej i kto radzi sobie zdecydowanie najlepiej. I tutaj możemy wskazać tylko na jednego kandydata, czyli Szymona Hołownię. O tym się dość sporo ostatnio mówi, ale warto też spojrzeć na suche dane. Kiedy analizowałem profil facebookowy Szymona Hołowni, to okazało się, że począwszy od połowy marca do połowy kwietnia, jego posty wygenerowały 2 miliony interakcji, co jest wynikiem zupełnie nieosiągalnym dla innych kandydatów. Drugi w tej kategorii Robert Biedroń zebrał niecałe 750 tysięcy. I to w sytuacji, w której sztab Szymona Hołowni według narzędzi samego Facebooka wydał na promowanie postów 3000 zł, a sztab Roberta Biedronia już ponad 160 tysięcy zł. Więc tutaj jest bardzo duża różnica i zdaje się, że ta świetna passa Szymona Hołowni w internecie zaczyna powoli się przekładać na sondaże, bo w średniej telefonicznych sondaży z kwietnia Szymon Hołownia już wyprzedził, co prawda nieznacznie, ale wyprzedził Roberta Biedronia. A jak sobie radzi Krzysztof Bosak, czyli ten kandydat, który teoretycznie jest najbardziej obecny w internecie, a najmniej w mediach mainstreamowych? Radzi sobie całkiem nieźle. Tak jak mówiłem, spadek zainteresowania Krzysztofem Bosakiem jest obok Szymona Hołowni najniższy. Natomiast trzeba pamiętać, że to są wciąż dość niskie punkty wyjścia. To znaczy, jeśli spojrzymy na przykład na zainteresowanie prezydentem, no to jeśli ono spadło o 40%, no to brzmi to fatalnie. No tylko jeśli spojrzymy na dane nominalne, no to wciąż potencjalne zasięgi informacji na temat prezydenta wynoszą około 40 milionów odsłon dziennie, no a w przypadku Krzysztofa Bosaka to jest niecałe 6 milionów. Więc nawet jeśli on ma mniejsze spadki niż prezydent, no to wciąż jest między nimi przepaść. A czy możemy wrócić do Szymona Hołowni? Czy możesz powiedzieć, co konkretnie on robi dobrze na tym Facebooku? Moim zdaniem to chodzi po prostu o sprawną i ostrą krytykę rządu i jednocześnie brak obciążenia polityką partyjną. Epidemia, jakkolwiek źle by to nie brzmiało być może, zwiększyła wiarygodność Hołowni i tych jego komunikatów na temat tego, jak PiS prze do władzy, jak próbuje zrobić wybory korespondencyjne, jak prze do tego, żeby przedłużyć kadencję Andrzeja Dudy i zwiększyła popyt na ten jego antypartyjny przekaz. Moim zdaniem jest trochę tak, że o ile wszyscy mówią trochę to samo, krytykując PiS za dążenie do tych wyborów niezależnie od wszystkiego, to Hołownia jest tutaj bardziej wiarygodny, bo nie jest postrzegany do końca jako polityk uwikłany w działalność polityczną od dłuższego czasu. Jest człowiekiem trochę z zewnątrz, w tym sensie pełni trochę rolę Kukiza sprzed 5 lat. O ile nie ma takiego potencjału antysystemowego, no to jest bardziej wiarygodny. I też nie stroni od ostrych sformułowań, kiedy mówi na przykład, że PiS igra z ludzkim życiem, albo że dążenie do zorganizowania wyborów jest pełzającym zamachem stanu. Moim zdaniem on po prostu jest sprawnym komentatorem tego, co się dzieje. I to się
zaczyna przekładać na jego nieco zwiększoną popularność. Przy czym ja tutaj wtrącę tylko, że Szymon Hołownia korzysta też pewnie ze słabości kandydatki Platformy Obywatelskiej. Pamiętajmy, że te wzrosty sondażowe, o których mówimy, no to jest wciąż rzędu 2-3 pewnie punktów procentowych na przestrzeni 1,5 miesiąca. Więc to nie jest jakiś wielki skok poparcia, który by mógł wywindować Szymona Hołownię do grona faworytów przejścia do drugiej tury, gdyby ona miała się zdarzyć. To jest taki nieznaczny wzrost, być może spowodowany tym, że część wyborców Platformy zwróciła się do niego jako bardziej wiarygodnego i lepszego, sprawniejszego kandydata niż Małgorzata Kidawa-Błońska. No dobrze, ale to pozwala nam zgrabnie przejść do drugiego pytania, które chciałem zadać i zaadresowałem je właśnie do ciebie, Wojtku. To znaczy, na ile wiarygodne są te sondaże? W Platformie Obywatelskiej jest głębokie przekonanie, że wyborcy Platformy, wyborcy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej deklarują, że do wyborów nie pójdą. Wynika to z jednej strony z sytuacji, z drugiej strony z tego, jak te wybory są przygotowywane albo nieprzygotowywane przez PiS, a z trzeciej strony przez to, że kandydatka ogłosiła bojkot, nie wchodząc w to, czy rzeczywiście się go trzyma. Teraz, jeżeli tak by było, no to rozumiem, że to by się przekładało na jej wyniki sondażowe. To znaczy, siłą rzeczy ludzie, którzy mówią, że nie zagłosują, mimo tego, że popierają Małgorzatę Kidawę-Błońską, nie wychodzą w tych badaniach, w związku z czym to siłą rzeczy osłabia i obniża wynik Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. No poruszamy się tutaj po nieznanym lądzie, bo jesteśmy przedmiotem wielkiego eksperymentu społecznego. To jest pierwszy taki przypadek w historii Polski w ogóle, gdy wybory odbywają się w sytuacji, w której się nie powinny odbyć z powodu epidemii. W sytuacji, kiedy nie wiemy, tak jak wspomniałeś na początku, jaki będzie tryb głosowania, czy to będzie powszechne głosowanie korespondencyjne, czy to będzie powszechne głosowanie po prostu w lokalach wyborczych, a korespondencyjne tylko dla seniorów. To jest obecny stan prawny, nie wiadomo, czy on się zmieni. Nie wiadomo, kiedy będzie głosowanie, bo równie dobrze rządzący mogą je przenieść na 17 maja albo 23 maja, a nawet słyszałem ostatnio gdzieś w internecie taką tezę, że wybory mogą być dwudniowe, żeby zwiększyć frekwencję. To jest pomysł pewnie jakiś kosmiczny, ale to pokazuje, w jakim świecie teraz żyjemy. W związku z tym również do tych sondaży bym podchodził bardzo ostrożnie z kilku powodów. No, po pierwsze, właśnie mnóstwo wyborców waha się, czy głosować. I prawdopodobnie większość wyborców opozycyjnych waha się, czy warto głosować w tym pisowskim przedsięwzięciu. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, żyjemy w bardzo dramatycznych czasach, w których bardzo wiele się może zmienić na przestrzeni niewielu dni. I to, co my widzimy teraz, no to jest jakiś obraz z kwietnia, który za 2 tygodnie może wyglądać zupełnie inaczej. Więc jeśli bym miał patrzeć na sondaże poważnie, no to bym po prostu widział w tym pewne trendy, pewne ogólne prawidłowości, a nie przywiązywałbym się specjalnie do tego, że na przykład Szymon Hołownia ma 1 punkt procentowy więcej niż Robert Biedroń i że Krzysztof Bosak jest tuż za nimi albo tuż przed nimi. Rozumiem, że żyjemy w czasach dziwnych, a wręcz trudnych, ale jednak... No chciałbym powtórzyć swoje pytanie, to znaczy jeżeli 5% wyborców Małgorzaty Kidawy-Błońskiej mówi, że nie zagłosuje, no to to siłą rzeczy jednak jakoś musi mieć wpływ na jej wyniki sondażowe i rozumiem, że jednak siłą rzeczy ta atmosfera powoduje, że wyborca Andrzeja Dudy, który jest zdecydowanym zwolennikiem przeprowadzenia tych wyborów, mówią, że zagłosują i tym samym podbijają jego wynik, a ogólnie wyborcy opozycyjni raczej będą niechętni do głosowania, tym samym wyłączają siebie z tego badania. No tak, no to są 3 główne wnioski z tych sondaży, które w tej chwili mamy. No to są takie, po pierwsze, że Andrzej Duda ma bardzo duże szanse na wygranie tych wyborów już w pierwszej turze, ponieważ wiele sondaży pokazuje, że ma poparcie powyżej 50% i należy pamiętać, że ten elektorat jest bardzo zdyscyplinowany, co wychodzi też z wewnętrznych badań pisowskich, z badań fokusowych. Ciekawe, jak są teraz przeprowadzane, nawiasem mówiąc. Więc to jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek jest taki, że Małgorzata Kidawa-Błońska słabnie i coraz częściej wyprzedza ją Władysław Kosiniak-Kamysz, który wyrasta na najważniejszego kandydata opozycyjnego. A pozostali mają poparcie poniżej 10% i tam jakieś niewielkie zmiany pewnie będą teraz zachodziły, ale bez rewolucji. Czyli jeżeli dobrze ciebie rozumiem, to ty ufasz tym sondażom i wyciągasz wnioski z nich, zakładając, że te sondaże odwzorowują rzeczywistą chęć wyborczą Polaków.
Dość ułomnie, ale tak. Przechodząc do mojego trzeciego pytania, chciałem się was zapytać, skąd się bierze wzrost notowań Władysława Kosiniaka-Kamysza? Co poza słabością konkurencji i takim ogólnym wrażeniem prezydenckości, taką stylówką na polskiego De Gaulle'a i obrazkami Władysława Kosiniaka-Kamysza siedzącego na tle flag, co tak naprawdę on ma do zaoferowania, jak wygląda ta kampania i czy są jakieś przesłanki, które powodują, że jednak ci wyborcy, którzy odpływają od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, decydują się, żeby może poprzeć w dniu wyborów, kiedykolwiek on nadejdzie, Kosiniaka-Kamysza. Zdaje mi się, że wyłączyłeś z tego pytania najważniejsze właśnie czynniki, które sprawiają, że rośnie poparcie dla Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ja jestem przekonany, że gdyby kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nie wyglądała tak fatalnie, jak wygląda, o ile to w zasadzie możemy nazwać kampanią, bo Kidawa bojkotuje kampanię, jednocześnie jej nie bojkotując, potem szef sztabu tłumaczy, że bojkot odnosi się do spotkań z wyborcami, których nie może nikt odbywać. Jest tutaj kosmiczny chaos i trudno moim zdaniem od tego abstrahować. Jestem przekonany, że gdyby tego chaosu nie było, to notowania Władysława Kosiniaka-Kamysza nie wyglądałyby tak dobrze. Jeśli skorelujemy ze sobą spadek poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i wzrost poparcia dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, to okazuje się, że mniej więcej na każde 2 punkty procentowe, które ubywają Małgorzacie Kidawy-Błońskiej, jeden przypada liderowi ludowców. Więc w takiej sytuacji wydaje mi się, że wystarczy prowadzić dostatecznie dobrą kampanię, pozbawioną wpadek, wychodzić na mównicę sejmową i mówić składnie, przedstawiać własne propozycje, nie jakieś rewolucyjne, które porwą miliony Polaków, tylko konkretne propozycje dla przedsiębiorców, na przykład całkowite zwolnienie z ZUS-u, dobrowolny ZUS, albo wzmocnienie instrumentów mających zapewnić przedsiębiorcom płynność. Różne takie propozycje, które spakowane można pokazać jako konkretną odpowiedź na problemy wynikające z epidemii. A czy ty, Wojtku, zapamiętałeś cokolwiek, co powiedział Kosiniak-Kamysz, czy w kontekście samej epidemii, czy w kontekście jakichś rozwiązań dla przedsiębiorców? No, przebił się, myślę, z tym ZUS-em dla wszystkich. Ja słyszałem też parokrotnie jego wezwania o dosypanie pieniędzy do ochrony zdrowia oraz trzeci element tego planu to jest taki pomysł na wprowadzenie paktu solidarności politycznej, nieatakowaniu się nawzajem. Przy czym, jak zadałeś to pytanie, zacząłem myśleć sobie o innym kandydacie ugrupowania, które miało nawet trochę większe poparcie niż PSL, czyli o Robercie Biedroniu, który nie wykorzystuje tej szansy, którą stworzyła słaba kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jego notowania wciąż są dużo słabsze niż notowania Lewicy. Tutaj nie widzę żadnych wzrostów, chociaż też wydawałoby się, że on prowadzi poprawną kampanię. Bo w ogóle wydaje mi się, że wszyscy poza Kidawą-Błońską prowadzą taką poprawną, normalną, regularną kampanię wyborczą, w której mają swoje wystąpienia, spotkania z dziennikarzami, rozmowę z wyborcami przez internet. I tylko Kosiniak-Kamysz rośnie na tym w sposób widoczny w sondażach. Ja widzę, że Ryszard, ty się zgłaszasz do odpowiedzi w temacie Roberta Biedronia, ale jeszcze ja się chciałem tylko odnieść szybko do tego, co powiedziałeś ty, Wojtku. Niby to jest normalna, regularna kampania, z drugiej strony nie mam poczucia, żeby też w dawniejszych czasach nie zawsze tak było, no ale żeby były jakiekolwiek merytoryczne tutaj elementy, jakikolwiek pomysł na to, jaka miałaby być Polska. Tak naprawdę nie widzę jakiejś opowieści o tym, jak wyjść z tego kryzysu, nie widzę opowieści o tym, jaka Polska będzie po tym kryzysie. W sensie mam wrażenie, że ta kampania, jakkolwiek jest normalna i poprawna, to ona się opiera tylko i wyłącznie na formie i w ogóle nie ma w niej treści. I to jest coś, co mnie niezmiennie zastanawia i w polskiej polityce, ale szczególnie w tej kampanii, że nie ma nikogo, kto wyjdzie do wyborców i powie: słuchajcie, ja wiem, co zrobić, albo słuchajcie, ja wiem, jak ten świat będzie wyglądał, albo przynajmniej słuchajcie, ja wiem, jak chciałbym, żeby ten świat wyglądał, jak już ten koszmar, tragedia, epidemia, pandemia się skończy. Ja się z tobą raczej nie zgodzę. To znaczy, jeśli słucham propozycji PSL-u skoncentrowanych na pomocy dla przedsiębiorców, kiedy Kosiniak-Kamysz podkreśla, że rząd idzie w dobrym kierunku, ale powinien jeszcze bardziej zapewnić bezpieczeństwo przedsiębiorcom, jak i wtedy, kiedy słucham propozycji Lewicy, która podkreśla, że potrzeba w większym stopniu dofinansować pensje pracowników, może rozważyć wprowadzenie dochodu gwarantowanego, to ja mam wrażenie, że takie opowieści są. Natomiast wykorzystam tę okazję, żeby odnieść się do Roberta Biedronia, to ja mam wrażenie, że podstawowy problem z tym, żeby on korzystał
na opowieści lewicy jest taki, że po prostu nie jest posłem. I o ile Władysław Kosiniak-Kamysz czy Krzysztof Bosak mogą wyjść na trybunę sejmową, krytykować rząd i przedstawiać własne propozycje, to Robert Biedroń tego nie może. Na trybunie sejmowej pojawia się Adrian Zandberg, pojawia się Krzysztof Gawkowski czy Krzysztof Śmiszek, ale Roberta Biedronia tam nie zobaczymy i to jest podstawowy problem, bo nie jest widoczny po prostu jako twarz walki z tym kryzysem. No to ja się nie zgodzę z tym, z czym ty się nie zgadzasz, to znaczy to są raczej, wydaje mi się, dosyć doraźne, techniczne propozycje na temat tego, jak sobie poradzić w tym kryzysie, albo jak z tego kryzysu wyjść. Mi chodzi bardziej o jakieś takie wizje. I tutaj Robert Biedroń rzeczywiście, nie będąc posłem, ale jednak mógłby wyjść do przodu i w jakiś sposób skoncentrować uwagę dużo mocniej niż wcześniej byłoby to możliwe, uwagę mediów czy wyborców na tym dochodzie gwarantowanym. To wydaje się być oczywisty, świetny moment, żeby wymyślając sposób, żeby ten przekaz zbudować, opowiedzieć tak, teraz to jest najważniejsze. Szczególnie, że wydaje mi się, że to było dosyć spójne z jego wcześniejszymi założeniami kampanijnymi, czyli tym takim hasłem między Brukselą a Krosnem. Także z jednej strony to jest coś, co dotyczy ludzi w małych, średnich miejscowościach, a z drugiej strony jest czymś, co może nas połączyć z Europą i też jakby tutaj się może wpisać w tą szerszą europejską dyskusję o dochodzie gwarantowanym. I tu z kolei ja się z tobą zgodzę. Biedroń zdecydowanie mógłby to lepiej wykorzystywać. Natomiast to jest obecne w narracji lewicy. Ja to słyszę przede wszystkim z ust Adriana Zandberga, dlatego uważam cały czas, że on byłby lepszym kandydatem na prezydenta, zwłaszcza w tych czasach, kiedy on ma taki wizerunek silnego, projektującego człowieka, również dlatego, że ma chyba ze 2 metry, co jest może trywialne, ale to nie jest bez znaczenia. No a Biedroń jakoś tego rzeczywiście nie potrafi wykorzystać. Cały czas ta jego socjalna strona jest jakoś mniej wiarygodna. Publicyści, być może też wyborcy, jak sądzę, pamiętają mu, że stronił od słowa lewica jeszcze rok temu, kiedy mówił o progresywizmie i kiedy próbował łączyć propozycje socjalne z pewną domieszką liberalizmu. Także to był taki socjalliberalizm. Więc on jest w tym mniej wiarygodny i to generuje pewne problemy, moim zdaniem. Natomiast jeśli chodzi o twój, Andrzej, generalny zarzut, jeśli traktuj to jako zarzut, że kandydatom brakuje wizji, no to można powiedzieć, że być może czas takich wizji się skończył, być może nie ma w tym momencie polityków, którzy taką wizję mieliby, być może po prostu żyjemy w czasach słabości klasy politycznej. Bo tu nie chodzi tylko o to, żeby tę wizję przedstawić, ale również, żeby ona była wiarygodna i porywająca dla wyborców. I ja nie widzę tego też po stronie Andrzeja Dudy. No, czy Andrzej Duda przedstawił jakąś wizję Polski? Nie, i to jeszcze nawet zanim koronawirus się pojawił na horyzoncie. No jego konwencja wyborcza, którą obserwowałem z bliska, no to była absolutna pustka treściowa. Być może po prostu nie ma w tym momencie polityka wśród tych kandydatów na prezydenta, który byłby zdolny roztoczyć wiarygodną wizję przyszłości Polski. I nie wiem też, czy jest popyt poza tobą na taką wizję. Być może Polacy w tym momencie raczej oczekują kogoś, kto załata cieknącą rurę, mówiąc metaforycznie, a nie zacznie opowiadać, jaki piękny dom wybuduje za 5 lat. Ciekaw jestem, ale dziękuję ci za te uwagi, bo one pozwalają mi przejść znowu zgrabnie, moim zdaniem, do 4. pytania. Bo moim zdaniem jednak jest taki polityk, który ma wizję i który ją dosyć spójnie przedstawia. I tym politykiem jest jednak Jarosław Kaczyński, który, mam wrażenie, w ostatnich dniach dosyć mocno przedstawia dosyć spójną wizję tego, w jakim kierunku Polska pójdzie. I jest to skręt w prawo. Nie wiem, czy to jest skręt ku autorytaryzmowi, ale ogólnie ataki na Unię Europejską, takie niegodzenie się na tą rzeczywistość, w której się znaleźliśmy, bo ja tak odczytuję i te obrazki z obchodów rocznicy Smoleńska i też te wizyty na tym cmentarzu. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński jednak ma pewne wyobrażenie, w jakim kierunku tą Polskę poprowadzić i to się przebija w tej kampanii. Tylko to, co ja z ciebie chciałem zapytać, to czy to jest rozsądne i czy to jest sensowne i czy to się wpisuje dobrze w atmosferę, w której teraz żyjemy? Mnóstwo pytań. Z Jarosławem Kaczyńskim jest tak, że nigdy nie wiadomo, co jest u niego taktyką, co jest strategią, co jest obliczone na 5 ruchów do przodu, a co na 1 ruch do przodu. A co na 1 ruch do tyłu. A co na 1 ruch do tyłu, a co jest błędem po prostu, a nie przejawem dalekosiężnej strategii. Więc gdybym miał to jakoś posklejać do kupy, no to wydaje mi się po pierwsze, że gdzieś na początku tej kadencji Jarosław Kaczyński stanął przed wyborem, czy iść
bardziej w prawą stronę, czyli skleić się ze Zbigniewem Ziobrą, porzucić Jarosława Gowina, którego rolę centrowego polityka przejąłby już tylko Mateusz Morawiecki, czy też na przykład wyrzucić Zbigniewa Ziobrę i pójść do centrum razem z Gowinem i z Morawieckim. Wydaje mi się, że teraz bunt Gowina spycha PiS jakoś na prawo. Też działania Unii Europejskiej, w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zakwestionował prawomocność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zmusza PiS do antyunijnej retoryki, która teraz też jest mocniejsza w związku z koronawirusem i przekonaniem, że Unia Europejska nie poradziła sobie z tą epidemią i po drugie, że ta epidemia pokazała, jak silne jest państwo narodowe. To jest bardzo silnie obecne teraz w retoryce rządzących. Oni twierdzą po prostu, że to państwo narodowe jest najlepszym narzędziem i że ma najlepsze narzędzia do walki z epidemią, a nie jakaś Unia Europejska, którą Jarosław Kaczyński w najnowszym wywiadzie dla Gazety Polskiej chciałby zredukować do jakiegoś europejskiego ONZ-u. No dobrze, ale chciałbym ci podać trzy możliwości, bo moim zdaniem są trzy albo ewentualnie cztery, czwartą też podrzucę. Jest moim zdaniem zgrabna publicystycznie, ale nie mądra. Pierwsza jest taka, że to jest taktyka kampanijna i że to jest to, w jakim kierunku teraz Jarosław Kaczyński prowadzi Zjednoczoną Prawicę. To jest po prostu przygotowanie się do wyborów. Służy to temu, żeby w obliczu prawdopodobnie niskiej frekwencji zagrać jak najmocniej do bazy i po prostu wygrać te wybory siłą tych najbardziej przekonanych wyborców, wyciągnąć ich z domów i ich zmobilizować. Druga opcja jest taka, że to jest szerzej strategia, kierunek, który obrał Jarosław Kaczyński, to o czym ty mówisz, to znaczy przesunięcie całego obozu Zjednoczonej Prawicy jeszcze bardziej na prawo i rządzenie zgodnie z takimi założeniami przez najbliższe, powiedzmy, 3 lata. Trzecia opcja jest taka, że Jarosław Kaczyński odkleił się od rzeczywistości i że te działania też wynikają z niezrozumienia sytuacji. Znaczy te wizyty na cmentarzach, jego zachowanie w trakcie obchodów Smoleńska, ale też ciśnięcie i trwanie w tym przekonaniu, że wybory muszą się odbyć, pójście wbrew społeczeństwu tak naprawdę, bo to pokazują badania, świadczyłoby może o tym, że Jarosław Kaczyński tak bardzo jest przekonany co do swojej z jednej strony nieomylności, a z drugiej strony do tak olbrzymiej władzy, jaką w tym kraju ma od wielu lat, że nie radzi sobie z sytuacją, w której ktoś może mu powiedzieć, że coś się nie wydarzy tym kimś, a tak naprawdę czymś jest wirus. Czwarta, ta najprostsza i moim zdaniem specjalnie mądra jest taka, że po prostu Jarosław Kaczyński postanowił wypchnąć Jarosława Gowina z rządu po to, żeby doprowadzić do upadku rządu, po to, żeby przejść na pozycje opozycyjne albo doprowadzić do przyspieszonych wyborów w obliczu nadciągającej katastrofy gospodarczej. Ale wydaje mi się, że to są takie zgrabne dyskusje publicystów, które niespecjalnie mają się do rzeczywistości politycznej. W istocie wydaje mi się, że nawet te cztery możliwości nie są sprzeczne. I Jarosław Kaczyński prawdopodobnie po prostu do ostatniego dnia, gdy już jakąś decyzję będzie musiał podjąć, będzie mógł podjąć ją w drugą stronę. W każdej chwili może wyrzucić porozumienie z rządu. Zgodzimy się chyba w tej sprawie. Być może uda mu się nawet zachować większość bez porozumienia, jeśli powiedzmy 10 posłów porozumienia przystanie do PiS-u, a dorzuci się jeszcze na przykład jakieś resztki Kukiza wyskrobie z PSL-u albo dobierze 3 posłów Konfederacji. Więc jeśli chodzi o takie bieżące funkcjonowanie rządu, to myślę, że Jarosław Kaczyński wciąż nawet w tym Sejmie będzie miał jakieś pole manewru. Jeśli chodzi o wizyty na cmentarzu i bardzo mnie zdziwił ten filmik na Twitterze rozpowszechniany chyba przez posła Szczerbę z Platformy, na którym Jarosław Kaczyński dość gniewnie pokazuje swojemu kuzynowi, że nie powinien mieć na sobie maseczki. No to wydaje mi się kompletnie niewytłumaczalne. Wydaje mi się, że jest to oczywisty błąd po prostu, że nie jest to żadna strategia, tylko błąd Jarosława Kaczyńskiego, który nie czuje nastrojów społecznych. Natomiast nie jest to błąd, który będzie kosztował pewnie PiS przegraną w wyborach prezydenckich, choć być może odłoży się jakoś w pamięci społecznej i zaszkodzi PiS-owi z czasem. Ja chciałem jeszcze odnieść się do tego, co Wojtek mówił o podkreślaniu w narracji siły państwa narodowego. Ja mam poczucie, że mamy do czynienia z pewną wariacją na temat tego, co się dzieje zawsze, również w normalnym czasie, bo to, co teraz mamy, czyli mocną krytykę Unii Europejskiej i ściąganie wielkiego radzieckiego samolotu z Chin, to jest
pokazywanie siły państwa, tak żeby każdemu tę narrację prawie włożyć do gardła. Patrzcie, jakie nasze państwo jest silne, jaki wielki samolot, jak krytykujemy. Jakie wspaniałe spółki Skarbu Państwa. Tak. A kiedy zastanawiamy się nad tym, co można było zrobić, gdyby państwo było w istocie silne, to można było się wcześniej przygotować. Skoro wiedzieliśmy o naciąganiu epidemii od stycznia, to można było coś z tym zrobić. I to jest podobne do tego, co przez całą kadencję widzieliśmy. Moim zdaniem to symbolizuje na przykład wprowadzenie programu 500+, zamiast gruntownej przebudowy usług publicznych. To znaczy, robimy coś, co będzie bardzo widoczne i jasno wszystkim pokaże, jakie to nasze państwo jest silne, jak to jest stać na takie 500+, ale kiedy chcielibyśmy rzeczywiście zrealizować projekt, który wymaga przygotowania dużej, głębokiej strategii, zaangażowania dużych sił i pomyślunku dużego, to już nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc ja mam poczucie, że to, co się dzieje teraz, jest po prostu pomniejszą wariacją na temat stałej strategii Zjednoczonej Prawicy. No dobrze, panowie, to chyba bardzo ciężko będzie, albo z mojej perspektywy wręcz niemożliwe, żeby podsumować tą naszą rozmowę, jako że ona się opierała na czterech niekiedy łączących się, ale jednak różnych wątkach, które mnie osobiście interesowały i na pytaniach, które sam sobie zadaję i na które nie zawsze znajduję odpowiedź. Myślę, że będziemy dalej to śledzić, dalej patrzeć i pewnie wrócimy w najbliższym czasie. I do tego, w jakim kierunku zmierza PiS, bo moim zdaniem jednak tutaj dzieje się coś dziwnego, nie wiem czy niepokojącego, ale coś dziwnego. A z drugiej strony też pewnie do Szymona Hołowni i do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, no bo to są ci kandydaci, którzy z jednej strony rosną i spadają. Nie będę zdradzał kto co i warto ich obserwować i się na tym skupić przy okazji najbliższych naszych spotkań. Więc dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.